Dzień dobry. Witajcie moi mili widzowie. 226 subskrypcji. Jedziemy dalej, a dzisiaj kolejne golenie. Dzisiaj przede wszystkim chciałem pokazać Wam maszynkę, której jeszcze nie miałem okazji używać. Coś takiego. Konsul. Pudełeczku. Tak to mniej więcej wygląda. Maszynka metalowa, regulowana. Dość niesłynny w tym momencie kierunek. No ale maszynka jest, trzeba ją spróbować. Tak sobie pomyślałem, że w sumie już lepszego czasu może nie być, a bardzo ciekawy jestem, jak to goli. Motylkowa. Regulowana od 1. Nie wiem, czy to będzie widać. Od 1 do 9. Tak, to 9. No i zobaczymy. Jest to prawdopodobnie, ja mało informacji na ten temat, na ten temat tej maszynki znalazłem. Wiem tylko tyle, że jest wzorowana na Gillette Slim, tej regulowanej właśnie. Czy to prawda, czy nie? Bardzo Was proszę o komentarz. Jakieś linki ewentualnie, co to za maszynka, skąd, jak, po co, na co. Ja ją dostałem dzięki uprzejmości Tomka z kanału Szrak. Przepraszam, jeśli. Więc to jest od tego Tomka, który brzytwami się na co dzień trudni. I tutaj dostałem cynk, że taka maszynka jest. No i chcę ją w końcu użyć. Do tej maszynki od razu, słuchajcie, zakładam nową żyletkę Persona Platinum. Persona Platinum i tu nie ma, jak to się mówi, co. Po prostu wyciągam świeżą z papierka i ją tutaj mącimy. To mówi nasz kolega. Więc moment, bo się zaraz tutaj po... Mówię, odkręcamy. Zakładam żyletkę. Słuchajcie, od razu ustawię ją może gdzieś na 3. Może dobra, na 5, bo jest 9, niech będzie 5. Skręcam. Pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Wygląda to tak. Czy to siedzi równo? Powiem Wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, tak to wygląda. Będziemy widzieć. Więc sprzęt już mamy zamontowany, omówiony. No i teraz kremik. Tydę! Warsidło. Dzisiaj będzie wars. Już troszkę się tęsknię za tym zapachem. Pędzel ten, co ostatnio, czyli Jagi Brusztuband, i on w tym momencie wlatuje do wody. Tęskni mi się już za tym zapachem. To jest taki zapach, że z jednej strony można go nie lubić, można go, że tak powiem, źle wspominać, ale za nim się raz na czas tęskni i to jest chyba ten dzień. Dlatego ja wilżę twarz. Wilżę twarz. Będziemy się golić. Oczywiście po będzie woda kolońska, ale to całkiem po. I zobaczymy, jak się cera będzie czuła po tym całych zabiegach, jak ta maszynka będzie agresywna. Mam tu na podorędziu mój taki ulubiony kremik, balsam, czyli Lea, czy w jednym. On sobie tutaj będzie stał, czekał w razie, gdyby trzeba było coś poradzić. Słuchajcie, krem odkręcam ostrożnie, żeby się tu nie urwało, bo już kiedy przedwczoraj miałem przygodę, gdzie z tego dużego kremu Lea 250 ml ukręciłem, słuchajcie, zatyczkę i teraz mój kremik Lea w objętości około 150 ml jest w słoiku po którymś tam mydełku, więc ostrożnie.
pędzelek. Wyciskam. No i nie ma co się zastanawiać. Słuchajcie, zaraz gdzieś półtora dnia odstawiamy sprzęt do miziania, bierzemy sprzęt, to co czym się będziemy golić, no i słuchajcie, próbujemy. Ja jeszcze tylko raz sprawdzę, czy tu na pewno jest wszystko tak jak powinno, tu luzów nie ma. Mam jakąś wrażenie, że na jedną stronę będzie inaczej golić. No nic. Ustawienie numer 5. No i fajnie, zobaczymy co dalej będzie się działo. Upukiwanie takie sobie. Słuchajcie, mam wrażenie, że jedna strona jakby bardziej agresywna, ale to mówię, to są właśnie uroki tych, jak to się mówi, maszynek używanych już tam, nie do końca wiadomo, czy komuś to nie spadło, czy coś tam jest nie tak. No ale nic, nie poddajemy się, golimy się dalej, więc pianka, cyk.
No i próbujemy zrobić w poprzech. Coś chwyciłem. Nic nie mówię, bo się skupiam, bo powiem wam, że jest całkiem przyjemnie. Minimalnie agresywnie. Że całkiem przyjemne golenie się zapowiada, że to będzie fajne. W sensie efekt końcowy, bo w trakcie jest wszystko luz. Robimy sekundę przerwy. Jesteśmy. Chyba się tylko mamy, nie wiem, remont, znowu gdzieś coś cieknie. Jak to w bloku, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, trochę wody. Ja już muszę dokończyć golenie, bo słuchajcie, już mnie się tucze, już mi to już po prostu... I robimy przejazd pod włos, żeby być odpowiednio wyoglony. Słuchajcie i patrzymy, co to będzie się działo. Powiem wam, że jestem bardzo mile zaskoczony. Bardzo mile zaskoczony.
Ponieważ polityk odpowiedział na za swoje życie. Za niedługo październik, to do nas przylecisz i skończysz. Gdzie tutaj syna? Pościnałem chyba wszystko, co było możliwe do ścięcia. Na trzecie przejście, widzicie, z premedytacją dodałem wody, bo z moich obserwacji wars potrafi wyschnąć na dziurki, więc ja to jest jakby taki mój troszeczkę patent na ten krem, żeby na trzecie przejście dać mu wody. Zwłaszcza jak się tutaj człowiek stara ładnie ogolić, więc troszeczkę więcej czasu potrzeba. Tak jest. I kończymy. Jeszcze. Super. Słuchajcie, pozwolicie, że włożę to na playlistę z budżetowym goleniem, ponieważ tą maszynkę, ten egzemplarz, to był koszt rzędu 35 zł, 40 z przesyłką chyba, więc warto czasami poszukać, coś się znajdzie. Tomku, dziękuję Ci bardzo za polecenie tego egzemplarza. Słuchajcie, no co ja Wam mogę powiedzieć, no na piątym ustawieniu jestem świetnie ogolony. Świetny. Oczywiście osadu z warsa, tego się nie da. Ten chętnie by Wam pokazał, jak to wygląda tutaj, powiedzmy od tej strony. Coś takiego, słuchajcie, no powiem Wam. Efekt mnie bardzo zaskoczył. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z luksem, gdzie troszeczkę się zrobiło koło tego luksa, wiecie, trochę postów, trochę pytań i nagle okazało się, że maszynek zabrakło, w sensie dość, że ciężko je znaleźć, to jeszcze w cenie poszły do góry. Myślę, że z tą maszynką, żeby nie było tak samo. Natomiast powiem Wam, ja jestem fajnie ogolony. Naprawdę bardzo fajnie ogolony. Nawet z tą żyletką, powiem Wam, tu oczywiście mam dwa miejsca, można byłoby jeszcze troszeczkę popracować, ale w tym miejscu po 5-10 minutach od golenia potrafi mi się to schować, zniknąć i jest fajnie. Świetnie.
Warsik. Warsik. Elegancko. Nic dodać, nic ująć. Tak, zdecydowanie lubię ten krem raz na czas, ale mówię raz na czas. To jest taki zapach, tak jak zresztą nagrywałem film z mojego dzieciństwa, więc lubię wrócić do niego. Czy będzie mi potrzebna? Aftershave, nic mi tu nie ściąga, nic się tu złego nie dzieje. Słuchajcie, minimalnie. Minimalnie, dosłownie odrobinka. Tu gdzieś jeszcze czuję. Następnym razem będzie lepiej. No i słuchajcie, teraz żeby dokończyć, to dzisiaj woda kolońska, tak by ste, no jak to się mówi, na, może nie na bogato, a po prostu tylko, żeby został minimalny zapach, nie na twarz, tylko tak raczej, wiecie jak. Zaznaczyć, że wars był używany. Słuchajcie, bardzo fajne golenie wyszło, nadspodziewanie. Tutaj jeszcze raz wam pokażę. Taka maszyneczka regulowana. Twist to open. Powiem wam, zaskakujące, fajne, przyjemne golenie. No i cóż, widzimy się niebawem. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. Proszę was, jeśli znajdziecie jakieś informacje na temat tej maszynki, to dajcie znać, dajcie komentarz, jakiś link, bo powiem szczerze, że chętnie bym coś przeczytał, a nie bardzo mogę tego znaleźć. No i cóż, słuchajcie, kolejne zapuszczanie zarostu, żeby było co zgolić. No i w takim razie dziękuję wam pięknie. Polecam, że tak powiem, szukać swoich jakichś takich rozwiązań. Niezbyt, jak to się mówi, nie iść utartymi ścieżkami. Można coś pokombinować. Ja wam dziękuję pięknie. Do usłyszenia, do zobaczenia.